Się nagrywa. Fajnie. Miło was znowu widzieć. Znowu, że nie taki rozwalony, siedzę wygodnie. No wygodnie mi się siedzi, bo ten fotel, mimo że już ma prawie 1,5 roku, to czasem tam zazgrzypi, ale naprawdę powiem wam, że przy mojej wadze fotel jest nie do zajechania po prostu. Kupione za jakieś śmieszne, nie wiem, 100 euro w Kauflandzie chyba, czy ze strony Kauflanda, nie wiem, ale daję radę. Już nieraz był na 2-3 kółkach i spokojnie, patrz. Cieciuś, śpię sobie, powiedz mi co. Ale tak ucho, jedno ucho gdzieś tam wychodzi, nie? No tak, kota się dorobiłem. Przynajmniej coś w nocy przyjdzie do ciebie i cię pownerwia, nie? Że się chce bawić o 12 w nocy albo o 1. On by się najlepiej bawił, bo w ciągu dnia to ja śpię. Wszyscy inni pracują, to ja śpię. No, widać, że zmieniło się trochę chyba, nie? Wystrój, tak zmieniłem mieszkanie. Praca już przedtem się zmieniła. Tak dzisiaj usiadłem do komputera, mówię, zobaczę co tam ciekawego już w poniedziałku na poczcie i ogólnie tak przeglądam ten mój YouTube, tam już jest prawie 300 subskrybentów, dziękuję serdecznie wszystkim za te subskrypcje i osoby, które są zainteresowane tym co wstawiam. Jak już kiedyś wspominałem, nie jest to żaden kanał, który po prostu jest robiony na komercyjnie, czyli na zasadzie zarobku, nie, to są jakieś wolne moje przemyślenia. Coś sobie tam klecę. Ostatnimi czasy bardziej się skupiam trochę na pracy swojej i też ta przeprowadzka, to urządzenie tego na nowo ze starą szafą i ze starą komodą, nie? No nic, ale telewizor wylądował góry, bo na dół wjechał nowy. Tak, na dół, te mieszkanko jest dwupiętrowe, w górę jest sypialnia, na dole jest salon taki malutki, kuchnia i fajna łazienka, no ale spoko. Coś trzeba w swoim życiu robić. Zawsze stwierdzałem, że i twierdzę, że każdy jest kowalem swojego losu. Nie każdy robi to, co uważa za stosowne i co przynosi mu jakieś korzyści. Prywatne korzyści. Już nie mówię o materialnych korzyściach. Oczywiście tak, pieniążki są ważne. Zwłaszcza, że od nowego roku, czyli za niecały miesiąc, ponad miesiąc albo miesiąc, wszyscy budzimy się w nowej rzeczywistości z nowymi cenami prądu, gazu, paliwa pewnie też, no i oczywiście kolejnymi podwyżkami w sklepie, nie? Ale spoko. Tak, jeżeli ktoś myśli, że mieszkam w Niemczech i mam kupę siana, to nie jest tak do końca, nie jest to kupa siana. Tu też są podwyżki, też jest inflacja. Też paliwo kosztuje, obecnie podrożało paliwo, trochę teraz znowu staniało, ale osoby, które mają diesla, naprawdę płacą kupę kasy. Tak więc obecnie chyba się opłaca kupić naprawdę jakiś silnik, pojazd z silnikiem 1.0, 1.2, jeżeli ktoś używa tylko tego do miasta i w obrębie 20 km, tylko benzynowy, jakiś mały samochód. Jeżeli kogoś nie stać, naprawdę to ewentualnie skuter, albo tak jak ja mam u siebie elektryczną hulajnogę. Tak więc do miasta wewnątrz, świetna sprawa. Wczoraj byłem w Monachium, się przejechał trochę zobaczyć, jak wyglądają święta, przygotowania do świąt i cały ten okres adwentowy, bo od wczoraj już leci adwent. Tak więc byłem sobie przejechać, potem zobaczę na zdjęciach, wam pokażę, co ciekawego się dzieje. Fajnie. Przejazdy metrem czy pociągiem, no super sprawa, tak więc zawsze to podkreślałem i będę podkreślał, że każdy jest kowalem swojego losu, narzekanie i stwierdzanie, że jest źle, to zmień sobie w życiu coś. Zmień sobie w życiu coś na coś innego, na coś, co może być lepsze. Czasami trzeba zagryźć zęby, pracować w pocie czoła i coś, czegoś się dorobić. Wiem, że wysoko was widzę, ale no, stoi to na kamerkę z góry, na tym dużym monitorze od Aorusa, tak więc jest to wysoko. A mi się wygodnie tak siedzi nisko, bo po prostu mi się wygodnie siedzi. Ciepło jest, na dole się pali w piecyku. Tak więc ja ciepło leci do góry tutaj tymi schodami. Jak widać, kot też zasypia. Tak ciepło, że muszę mieć okno uchylone z tyłu. Znowu, że tak mi się trafił akurat. Tak mi się trafił układ, że no musi być tak zrobione, bo jest pod dachem. Jest pod dachem, to na razie jest tak. Zobaczymy, muszę z pewną osobą porozmawiać tutaj. I może uda mi się, nie wiem, od nowego roku załatwić sobie taki. Dwa piętra niżej pod mną jest taki fajny. Tam gdzieś było jakieś biuro ubezpieczeniowe chyba. Tak więc jest fajnie zrobione też z wykładziną dywanową i w miarę tak czyściutko jest fajnie. Może uda mi się to wziąć w wynajem i tam sobie wreszcie zrobić swoją jaskinię na nowo. Bo to na razie takie jest tymczasowe, że w sypialni po prostu mam też komputer tutaj, czyli całe te biurko.
Tam stoi Simric, też w kawałkach właściwie już teraz rozebrany. Znowuż kolejny raz z rzędu, bo zmieniam tam. Wiecie, że jestem fanem Aulusa, tak? No, każdy ma swoje. Jeden jest MSI, inny Asus. Tych fanatyków różnych wersji sprzętu komputerowego jest dużo. Ja akurat poszłem w Aulusa i wszystko sobie pod to podkładam. Tak mi to pasuje. Wiem, że czasem przepłacam, że są lepsze może elementy, że są lepsze komponenty. Ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie obecnie? Tak robiąc taką ostatnią analizę tego rynku. Ja wiem, wiem, że każdy szuka jak najtaniej, z największą wydajnością. Każdy ma do tego prawo, nie? Każdy ma do tego prawo, nie każdy sobie robi co chce. Ja idę w tym kierunku. Przeglądając teraz ceny kart graficznych, no naprawdę jest to przepaść, jeżeli chodzi o na przykład o Zotaka, czy inną jakiegoś Palita kartę graficzną 3080 na przykład, a od Gigabyte'a jeszcze sygnowanego Aorusem, nie? No a czasem 2 miesiące wystarczy poczekać i kupić coś. Ostatnio była taka promocja, że 3090 Ti w wersji Extreme, jeszcze mało tego, z wodnym chłodzeniem, była za 1100 euro do wzięcia, obecnie stoi po 1800. Znowuż. No ale to są takie momenty, kiedy coś tam się rzuci na promocji i akurat wtedy nie było finansów, ale wrócimy do gry. Natomiast teraz pracuję nad takim jednym projektem, że przygotowuję się do projektu, bo się tam śmiali, bo się chwalisz. Ja mówię, powtórzę to już chyba 10 raz w tym filmie. Każdy jest kowalem swojego losu i niech każdy sobie robi to, co chce. Jeżeli dla kogoś jest ważne dołożenie, nie wiem, spoilera czy felg do swojego samochodu, felg aluminiowych za 5000 zł, no to niech dokłada. To są tylko felgi do pierwszego krawężnika. Ja inwestuję w coś, co jest używane praktycznie cały czas w domu i wiem, że temu się nie zostanie, oprócz tego, że ewentualnie kot mi może skoczyć na monitor, albo go podrapać. Bo obudowy, która waży prawie 20 kg z elementami, nie przywróci. Monitor, który stoi z tyłu, ten telewizor stary Philips, jakby na niego ostatnio chciał skoczyć, ten mój przyjaciel, no to mógłby wylądować na ziemi on i ten telewizor. To są takie minusy. Ale jesteś tego świadom, że nie, że masz kota w domu, to weź sobie pod uwagę to, że mogą nastąpić niekorzystne sytuacje u ciebie w mieszkaniu. Natomiast teraz przygotowuję się, bo właściwie ten trzeci komp, który tam stoi w galerii, a od nowego roku przypuszczam, że już nie będę go użytkował w galerii. Chyba na pewno zmienię jego miejsce zamieszkania, czy jego miejsce pracy, tego komputera. Skoczę sobie na dół do telewizora, tam też stoi 4K telewizor. Co prawda tylko 60 Hz, ale stwierdzając, skoro mam tutaj dwa sprzęty, które są naprawdę wysoko wydajne, to ten dolny. No bo teraz tak, sprzedać ten trzeci komputer za jakieś śmieszne pieniądze. No bo jeżeli chciałbym teraz wszystko poprzekładać, czyli tam jest w tym trzecim komputerze jest 12600K. Najsłabszą konfigurację, jaką ja tu posiadam u siebie, to jest ten, na którym teraz nagrywam, to jest 11600K. Na dużej płycie Aorusa na Z6590. No i teraz tak zastanawiam się, że ja muszę się jednego pozbyć. To sprzedam właściwie za pół ceny. To będę w plecy znowu kolejny raz. Niestety czasami to wymaga poświęceń. Więc padłem na inny pomysł, że poprzekładam te wszystkie elementy, zaraz wam pokażę. Poprzekładam te parę elementów i przypuszczam, że na miesiąc, dwa, może na trzy, na ten Simric wskoczy 12600. Teraz zrobimy taki patent, że ja was dam na chwilę tu. Tu będziemy patrzeć. Będziesz się chwalił. Nie, będę stwierdzał fakty po prostu. No Jezus, takie mam hobby i po prostu mi się to podoba i robię to i spełnia się w tym. Zawsze był komputer u nas w domu, dzięki moim serdecznym i bardzo kochanym rodzicom, zwłaszcza ojcu. Zawsze były komputery od dziecka. Pamiętam, że okres przedświąteczny, to jako dzieciak, ja z bratem moim młodszym wyczekiwaliśmy, aż tata przyjdzie z pracy i co ciekawego tam przyniesie na święta, bo święta zawsze były takim okresem, że w ciągu roku też przynosił różne nowości do domu na testy, tak jak teraz obecnie streamerzy się podniecają tym, tam X-com i cała reszta. Szkoda, że wtedy ja nie miałem takiej głowy jak teraz, może mam, ja się w końcu przełamałem i zacząłem nagrywać, ale naprawdę w tamtym czasie to 90. Właściwie od 95 do 2000, tam trochę jeszcze dalej, 2005, prawie 10 lat, ja miał
oglądalność tu na poziomie 1 miliarda chyba ludzi, bo naprawdę ja miałem takie rzeczy w domu, takie elementy, takie podzespoły, tylko wtedy YouTube jeszcze nie był tak, albo w ogóle YouTube'a nie było. Nie było też możliwości nagrywania, czym to nagrywał, kamerą VHS. Naprawdę ja miałem, to muszę powiedzieć serdecznie i przyznać Stasię rację, że dzięki ojcu naprawdę tutaj ten świat komputerowy, dzięki niemu i oczywiście mojej mamie, bo moja mama też ma wykształcenie informatyczne, jak i mój ojciec. Naprawdę to ja miałem, znaczy ja i brat, myśmy mieli zawsze, tam przychodziło, tak jak mówię, święta, to kierownicy, nie kierownicy, nowe procesory. Tam wiem, że wtedy królem wydajności był Pentium 166MX, czy tam 233MX, no ale to było coś nowego. Względem jakiś tam, pamiętam, w szkole stały takie te stare, wielkie, monitor tam 14 cali i pod tym jakiś 386, nie, bo 486 i zabawa w DOSie. No a w domu stał Windows już 3.11, a potem 95 wskoczyła, no i tak to potem leciało, odkąd pamiętam. No ale było to fajne, tak więc komputery zawsze były u mnie, a teraz mam taką możliwość, że mogę sobie praktycznie co generację zmieniać całą platformę. Co generację zmieniać platformę, zacząłem 2 lata temu od Z490. Z490, wiem, takie przejście małe. Tu jest chyba tak, sprzed 2 lat Z490. Potem we wrześniu tamtego roku wskoczyła Z590. Teraz w sierpniu wjechało Z690. No i na Z690 mam postawiony 12600K. Na tym, na którym wam nagrywam, to jest Z590, a Z490 była wpięta do Simringu z 10 z i9. No i tu powstaje taki problem trochę, bo chcąc cokolwiek teraz z tym zrobić, to muszę się zastanowić tak grubo nad tym, co zrobić i chyba generalnie zrobię tak, że która z tych płyt zostanie, chyba Z490 będę miał w rezerwie, a i9 wskoczy tu do tego, co nagrywam. A na razie 12600 zostanie na Z690 i ona wskoczy gdzieś tu, mam ją rozebraną, chyba tu. Tak, tu już są częściowo przemodelowany ten komputer, czyli ta druga obudowa z 12600. Tu jeszcze jest problem z tymi kablami, bo trzeba uważać na te przewody i na ułożenie tego radiatora. Radiator wylądował pionowo w tym komputerze i na początku był też u góry, ale te przewody gumowe się bardzo zaginały w tym miejscu i to trochę było niebezpieczne. Tak więc wjechało to na razie do góry. Dzisiaj będę dalej to sklecał w jedną dużą wielką całość. W jedną dużą wielką całość. 4 razy 8 GB 373, 733. Tu wskoczy chwilowo z RTX-em niestety, ale od MSI-a, bo nie dam tyle kasy za kartę, poczekam na stanie. Nie mam takiej presji. Ostatnio mało naprawdę komputerów używam, tak zwam to jako praktycznie jako zdobę. Tu jest 850, na razie jeszcze jest na granicy wydajności ten zasilacz z tym 3080 Ti od Suprema, ale działa, nie wywala się. Chodzenie i tam takie bajery. Tu mam aktua zamontowana, ale to wszystko trzeba przekładać. Tak więc mam roboty. Roboty mam od groma. Ktoś tam kiedyś stwierdzał, że 12600 się odkształca. Nie wiem, ja to rozebrałem, wyczyściłem. Idealnie w każdym miejscu dociśnięta była. Ktoś tam twierdzi, że za dużo pasty jest. Mówię, no, lepiej troszkę więcej, jak wyjdzie poza procesor, niż jak są dziury. Nie, powietrze jest pozamykane tu i mamy wtedy stówę w momencie lekkiego obciążenia tego procesora, a ta powierzchnia jedyna w przypadku soketu 1700 jest sporo większa niż w przypadku soketu 1200. Moim zdaniem jest to dociśnięte dobrze. No tu była pierwsza wersja tego 12600K z Noctuą, z dwoma wentylatorami, ale jeden był zdjęty na potrzeby montażu dodatkowych dwóch modułów pamięci. Tu jest pierwsza wersja tego Z490 z procesorem i9. Tam też tego troszkę było za dużo. Ale z całości to, że ona jest poza procesorem, ta pasta, to nie znaczy nic. Lepiej jak ona wyjdzie, niż jak jest jej za mało. Teorie spiskowe są różne. No i w pierwszej wersji był u góry montowany radiator, ale ten przewód niestety jest tutaj zbyt mocno zagięty, on się po prostu skręca. To nie jest dobre dla pompki, która pracuje pod naprawdę dużym obciążeniem.
Tak więc wylądował na razie w tym miejscu. Radiator czy chłodnica z wentylatorami. Tu też robiona była. Aha. O, tą 980 w końcu rozebrałem ją, wyczyściłem z tego kurzu, bo się trochę zakurzyło, ale spoko. Działa. Nie zaś kompletnie. Ja tylko kupuję zawsze. Ja kupuję całe te kompletne pamięci z demo modułami. Wszystkie mają demo moduły. Czyli są to cztery, dwie pamięci fizyczne i dwa moduły demo. Tu akurat tego nawet nie widać. I cała moja kolekcja tych bajerów, sorry, ale kurde, późno kawę dzisiaj piję. To jest też niedobrze. Ostatnio mi się udało dorwać taki fajny wynalazek z Grundiga. Kurde, ale powiem wam, 82 rok produkcji, te kolumny. Kobietka to bardzo miła, zresztą kobieta mówi, że mąż już nie używa, mówi, szkoda jej to wyrzucić, czy nie chce pan. Jestem, że biorę. Grają naprawdę świetnie, muszę gdzieś znaleźć dla nich miejsce. 2x25 woofer w budowie zamkniętej. 100 W na kanał musi być na wzmacniaczu, inaczej to nie gra. Trochę tam do przeczyszczenia ten front jest, no ale tak to bywa w takich 40-letnich zestawach głośnikowych. Nie? Tu wjechały takie świąteczne prezenty dla mnie. Zawsze mówię, że każdy jest kowalem swojego losu. Wjechał najnowszy Galaxy S22 Ultra i Watch Pro. Tak więc trochę sobie trzeba w życiu polepszyć sytuację życiową. Tu jest chyba ostatni wyjazd do Hamburga z początku tego miesiąca. Ja w nocy byłem przejechał, miałem nocną trasę, znaczy się popołudniową trasę do Hamburga, tak więc chwilę potem pozwiedzałem i z powrotem. Piękne miasto. Hamburg odnowiony, trochę tam jest te stare miasto. Piękna sprawa w Hamburgu. No i moja kolejna pasja to jest kolej, nie? O tym też tam nikt za bardzo czy się nie musi wiedzieć, bo ja się nie muszę chwalić, co ja robię dziennie, natomiast lubię jeździć koleją. W Hamburgu pozwiedzałem sobie bardzo dużo Hamburga poprzez koleją, wiadomo, to najlepiej się przemieszczać tą miejską koleją, a całą resztę, całe miasto mam. Hamburg ma bardzo pięknie rozbudowaną infrastrukturę metro, czyli kolejki podziemnej. Świetna sprawa. Właściwie wychodzi się z jednego metra, wchodzi się do drugiego, trzeba ewentualnie czeka się, to była niedziela z tego co pamiętam. To ja w niedzielę czekałem maksymalnie 3 minuty na metro kolejne, które podjedzie i jedzie w dowolnym kierunku. Świetna sprawa, no ale też Hamburg, jaki jest Hamburg w duży i jak stare miasto. Tu akurat była jakaś piękna tęcza, z tyłu było zachód słońca, a tu z przodu opady deszczu, zresztą widać, że mokro. Świetnie to wyszło. Ja tu jakiś... Nawet na promocji jest zjazd do mojej wiochy. Fajna mieścina. No, tu wjechał ten Cymryk teraz w to miejsce. Tak to na razie wygląda chwilowo. Jest to, bo to jest poddasze, więc czwarte mi to fajnie. To pasuje na razie. Muszę go znowu zamontować, bo chwilowo jest w galerii. I wiecznie się coś robi, sorry. O, tu był ten zestaw. Z490 na dwóch kościach jeszcze. Z490 z i9, 10 generacji. I z Supreme'em od MSI 3080 Ti. Teraz obecnie leży rozebrany na częściach pierwszych. Z 850W zasilaczem. Masakra z tymi kablami, żeby to wszystko poukładać. 750W nie daje sobie rady. Znaczy się daje sobie radę, ale losowo się wyłącza. W przypadku 3080 Ti polecam stosować się do zaleceń producenta na temat zasilacza. Kablologia 1200 kabli, muszę to wszystko od nowa przełożyć, te przedłużki. Wow. No, tak on wyglądał. A tak wygląda komputer, z którego do was nagrywam. Tu stoi z 11600K, widać go tu, że z 11600K założone. Tu też będą, duże zmiany będą. No i teraz do czego zmierzam? Czy są to schody na dół? Ciągle przebudowana, ale niestety ja powiem szczerze, dużo osiągnąłem w ciągu paru miesięcy ostatnich, tak więc
To jest ten mały salonik na dole z telewizorem i z kominkiem, nie wiem, z piecem. Fajna sprawa. Ciepło momentalnie, tak więc. Kot się lubi wygrzewać. A tu jest 12600K chyba poskładane. Monitor i kamera, na której nagrywałem na starym mieszkaniu. Też na poddaszu, ale tu temat zamknięty. Uwalony kubek z kawy, bo kawa wszędzie musi być. To już było, no i to był ten marzec, nie? Moja komnata. No będziemy zmieniać te komnaty jeszcze. Też zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie. A teraz co do czego? To jeszcze ze wczoraj chyba. Tak, ten wczorajszy powrót z Monachium. Właśnie te świąteczne jamalki wszędzie. Wraz z lotniskiem w Monachium. Świetnie przystrojone. No, szkoda tylko, że śniegu jeszcze nie ma, bo to tak bardziej by pasowało. No ale jest jak jest. No. To jest ten główny pasaż na lotnisku. I stare metro z 70 roku. A czy się metro jest odnowione? Chodzi mi tylko o, że wagony, które tam jeżdżą, to są 70, 70, 71 chyba. Rok produkcji tego metro. No oczywiście nowoczesne też jeżdżą, ale te stare też są w użytku. Ale tylko chyba na tej trasie U6. Albo U8. Nie jestem pewien. Albo nie, to była U1, sorry. To jest U1 w kierunku właśnie miasteczka olimpickiego, gdzie jest BMW, ma swoją siedzibę. Po jednej stronie jest BMW, a po drugiej jest miasteczko olimpickie. I to jest jako zabytek kultury, nie BMW, tylko te miasteczko olimpickie jest jako zabytek kultury i ta linia U1 prowadzi właśnie tam do miasteczka. Jakieś BMW, nie wiem co zrobiłem. No i Monachium w centrum. To już było. No a ja teraz... Wiem, że film będzie długi. Mam na to naprawdę w głębokim poważaniu. Zastanawiam się nad... Znaczy się kupiłem już, czekam na dostawę. Znienawidzoną, oczywiście znienawidzoną, wyśmiewaną przez wielu obudowę od Fraktala. W tym właśnie kolorze złotym z czarnym szkłem u góry. I będę z tego robił komputer do pracy normalnej, czyli na dzień normalny, zamiast konsoli. No, nie sztuka kupić sobie Xboxa. No tak, dla każdego coś innego. Kupić sobie Xboxa i... Jestem mało, tam jeszcze śpi. Kupić Xboxa i robić tam, używytkować go jako konsolę. No spoko, no, każdy ma jakieś priorytety, ja mam swoje zdanie na ten temat. Znienawidzona jest taką, znaczy znienawidzona, z wiele osób się śmieje z niej, że to jest obudowa, która nie nadaje się do gamingu. No tak, to się nie nadaje dla gamingu, bo to jest obudowa bardziej nastawiona na wygląd. Pod komputer roboczy, który użytkujemy, nie wiem, do pracy z programami gdzieś, nie wiem, w biurze, jakieś małe centrum multimedialne. Na pewno nie jest to budowa gamingowa. To jest... Jednym słowem mówiąc, krótko, jest to piekarnik z racji tego, że po prostu nie ma dobrej wentylacji, gdyż jedyna możliwość zasysania powietrza jest tu na dole. I to jest tyle. Z tyłu jest jeden wciągający lub wydmuchujący gorące powietrze. No i u góry możliwość montażu radiatora, czy chłodnicy. O, 240 chłodnicy, co powoduje dużo kompromisów. Ograniczeniem pierwszym jest to, że zasilacz może wyjść tutaj normalny ATX-owy lub SFX. Będę tu myślał nad SFX-em lub normalnym ATX-em. Będzie tu montowana... Taka, myślę, że ona przyjdzie w tym tygodniu, przyjdzie do mnie ta obudowa. Będę tutaj starał się zamontować... Tam jest ograniczenie do 295 mm karty graficznej. Gdzie my to mamy? Tutaj 295 przy założeniu, że używamy SFX-a lub 210-190 przy ETX-ie. Tam będzie dosyć dużo modyfikacji. Ja zrobię na ten temat filmik ekstra. Postaram się zrobić z tego obudowę, która będzie nadawała się do użytkowania jako gamingowa.
To się będzie wiązało z dużą ilością modyfikacji wewnętrznych, ale każdy jest kowalem swojego losu. Tutaj za dużo się nie da wykombinować z tą częścią, natomiast z dołem da się wykombinować trochę rzeczy. Przypuszczam, że będzie usunięty, góra zostanie na szkle lub na meszu, tak jak jest tutaj, w celu zapewnienia wentylacji. Natomiast na dole będzie się dużo działo. Tu trzeba będzie zmienić ten kabel, żeby uzyskać jeszcze więcej miejsca na górze, zachowując normalne, bo strasznie drogie są te zasilacze. Jeszcze zastanawiam się, co tam wsadzić do niego, bo to będzie taki komp, czy to będzie komputer, taki zrzut wszystkiego, co mi się do niczego nie nadaje. Osadzę to chyba wszystko na Z590, które w dobrej cenie. Natomiast najwięcej będzie działo się w tym obrębie tutaj, jak tu nie przyjedzie, tak więc tam będzie duża rzeźba, żeby zamontować tam normalne chłodzenie, normalne wentylatory, które będą wtłaczały powietrze w celu ochłodzenia karty graficznej. Co do góry, nie wiem, bo będzie to użytkowane pod 4K telewizorem, tak więc procesor raczej nie musi być mega mocno chłodzony, bardziej zależy mi będzie na przeciągu w tej budowie. Tak więc na dół wjadą normalne wysokowydajne, postaram się wsadzić wysokowydajne i lubię żołnierze, chociaż takie, które nadmuchują powietrze z zewnątrz i górne wyciągujące. Czy będzie to turbina? Nie wiem. Zrobię z tego kolejny odcinek, 26 minut. Moje filmy zawsze były długie, nie każdemu muszą się podobać. Ja sobie lubię pogadać. Tak więc tu będzie troszkę rzeźby z tym dołem plastikowym. Dobrze, że to plastik nie odmienił. Boki mnie nie interesują. Góra zamienna ze szkłem lub meszem. Najwięcej będzie działo się w tym miejscu. Tam będziemy rzeźbić. Przynajmniej ja będę rzeźbił. No, do tego mam zamiar wsadzić tam tą Z590 mini ITX-a płytę. W dobrej cenie. Jakieś pamięci do tego założę, nie wiem, zobaczę. Coś mi tu pewnie zostanie, jakieś albo 16 giga, albo 32, zobaczę. Na razie muszę sobie troszkę doposażyć jeszcze te stanowiska, a to co mi pozostaje, co wymyślę, to wsadę na dół, bo tam tylko są możliwości 2x8, 2x16 lub 2x32. Tyle widzi to płyta główna. Tu będę myślał nad jakąś kartą graficzną. Kartą graficzną przeglądałem to albo coś z inno 3D, bo tu jest problem, największy problem jest z wielkością karty. 3070 Ti, zobaczę, może 3080. To po pierwsze musi być karta dwuslotowa. No i te 295 maksymalnie. Tu się zastanawiam, czy po prostu tu w którymś miejscu coś gdzieś nie zostanie o 5 mm obcięte, żeby uzyskać wymiar 295, ponieważ inną posiada wymiar 300 mm. Ona jest niska, 11,2, maksymalnie tam wchodzi chyba do fraktala 12,5 cm. Zobaczymy, co tutaj powie fraktal teraz. Ja to jeszcze zrobię z tego, tak mówię, jeszcze jeden odcinek. Z tego co wiem, to karta graficzna maksymalnie może mieć wymiar 125. Nie wiem, czy to jest podawane z samej karty. Jeszcze należy pamiętać, że do tego wszystkiego dochodzą złącza zasilania. W tym miejscu są mocowane tutaj dwa, ale przy zastosowaniu kątowego zasilania czy kątowego złącza uzyska się ten wymiar. Będzie centymetr zapasu, tak więc wydaje mi się, że to będzie ok. I tyle. Natomiast pozostaje nadal problem zasilacza, więc albo będzie to zasilacz Sesonica Focus 2021 roku. Jest dosyć mały, tak więc po pierwsze ta budowa musi przyjechać. Myślę, że koło środy, czwartku będzie u mnie. Będę wtedy kombinował z tym jednym zasilaczem, którym stanie i będę kombinował, co tam się da wsadzić i co się da z tego wykorzystać. I tyle. Tu gdzieś tam przeglądam jakiś film na temat montażu. No jest zabawa z tym. Problem ciągle pozostaje tej dolnej części, bo tu nie ma faktycznie żadnego nawiewu, jest tylko ten. Po dwóch stronach są możliwości chłodzenia tej karty. No i ta karta się momentalnie gotuje, no bo jak ona nie jest odkurzacz, żeby
zasycał powietrze, więc tu będzie ogromna rzeźba z tym dołem. Przypuszczam, że uda mi się tam wsadzić dwa razy 120 wentylatory, które będą nadmuchiwać powietrze typowo na kartę graficzną. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Natomiast tu zmienimy obieg na zasysanie karty, na zasysanie poprzez obudowę tą 80 i wyciąg na górę poprzez dwa wentylatory. Czyli obieg będzie tak, jak jest tutaj, dokładnie to samo, tylko że te dwa wentylatory postaram się założyć 12, 12 mm tam trzeba. Te małe są 15 chyba. Może uda mi się tutaj wsadzić. 120, tu 140 jest opisane, ale myślę, że 120 tam wejdzie. Które będą zajmowały się chłodzeniem tylko i wyłącznie karty graficznej. Ta 80, no bo tu się zamknie, to generalnie będzie szczelne, tak więc ta część będzie tylko i wyłącznie poświęcona chłodzeniu karty graficznej. Jakaś tam część tego ciepłego powietrza powinna się przedostać na górę. Natomiast tu postaram się wykorzystać moc tego wentylatora. Może zamontuję do 80 odnoktuły, jak najbardziej wysoko przepływową, żeby nadmuchiwała to powietrze, schładzając procesor. Co do chłodzenia procesora jeszcze nie wiem, co tam zamontuję. Może zwykle też powietrzne. Tam z tą płytą jest dosyć mało miejsca tutaj, więc tu też pozostaje problem montażu. No i u góry dwa wyciągowe. Tu będzie rzeźba też z opcją zasilania, tak jak zasilacz będzie musiał to gdzieś wyjść wyżej. I taki zestaw, który zaciąga powietrze, wdmuchuje, ochładza procesor, chłodzi w jakiś sposób zasilacz, zostanie wyrzucone do góry poprzez dwa wentylatory wyciągowe. Przypuszczam, że ustawiam na jakimś znośnym poziomie stałym prędkości obrotowej. Po prostu będzie sobie to tam gdzieś huczeć w jakichś normalnych zakresie głośności. I to tyle chyba, jeżeli chodzi o. Nie, nigdzie. A, jeszcze się nie mam zamiaru ruszyć. Tyle, jeżeli chodzi o plany na przyszłość. Tu będzie duża rzeźba, tak jak mówię, ale też jeszcze zrobię odcinek, o tym będę myślał. Tu są 140 pokazane. Myślę, że 120 tutaj po pewnych modyfikacjach tej dolnej części uda mi się zamontować. Musi to przyjechać, muszę to pomierzyć. Tam będzie dosyć dużo do wycięcia tych plastików. Nie wiem, czy nie trzeba będzie zrobić drugiej ramki z aluminium. Takie hobby moje. Zawsze miałem taką ostatnio bardzo mi to po głowie chodziło, bardzo mi to po głowie chodziło, aby zrobić sobie. Mi się strasznie te małe obudowy podobają. To jest akurat też taka dosyć fajna. Jest wiele innych fajnych obudów małych. No teraz też nowy Fractal wypuścił całkiem nową, gdzie tam wsadzałem 490. No ale taki kurde arkusz, nie blachy. Nie no, ta jakoś tam są oczywiście mniejsze, bo to jest 16-litrowa, są 7-litrowe, do których wkładał Techlip. Chyba tak, ten taki ryżej z Ameryki Północnej, z USA. Wkładał dużo rzeczy. No tu jest to ograniczenie do 295. Nie wiem, gdzie to jest pokazywane, te 295, czy to jest włącznie z tą wnęką z przodu, czy tam jeszcze da się coś uciąć. A jak nie, to będziemy ciąć 5 mm blachy stąd. W nowej karcie. Albo w jakiejś używce, nie wiem. Raz się żyje. Czy to będzie 3070? Nie wiem, bo nic innego tu nie widzę takiego ciekawego. Zobaczę jeszcze na chwilę, 33 minuty. Jedni mają po godzinach filmy. Dobra. To jest to, co chciałem wam przekazać na chwilę obecną. Bo nic takiego ciekawego, że chodzi o dwa sloty, to nie widziałem. 3070. Chyba na tym się kończy, bo tak z kolejnych to nic nie widzę. No wiadomo, że Aorus to występuje też w wersji chłodzonej. Nie wiem, czy gdzieś mi 3080 się nie pojawiła tutaj na dwóch slotach. Tu się pojawia jakiś 3080 na turbinie. Tu jest 3080. A jak to wygląda po tym, jeżeli chodzi o wydajność? 3070. A 3080, a to było co 3070 Ti? 23% wydajności więcej, 3080 posiada. Czy to mamy 11 ofert?
Od innego tu jeszcze. To jest po ocenie. Pytanie, ile tego oce tam jest było? Co ona ma tu sobie? No sprawdźmy, PCI 4.0, wszystkie detale. 30, taka sama jest ta budowa. No to będziemy kombinować. Będą cięcia precyzyjne. No, to jest ten sam wariant. Tu jedynie może powstać problem, co ta blacha tutaj trzyma, ale to będę wiedział dopiero, jakbym ewentualnie kartę miał u siebie w dłoniach. Czy taka 3080 wjedzie dwuslotowa? Zasilanie ma chyba na 3 podawane, to trzeba będzie przejrzeć. Dobra, to tyle. Tak więc namęczyłem 35 minut filmu. Przyjedzie, to będziemy. No, znowu trochę odświeżę ten kanał. Tak więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję. Mamy prawie 300. Plany są. Może jeszcze mi się uda wrzucić jakiś filmik krótki, taki z montażu tych elementów. Jak mi w końcu gimbal się uda skonfigurować z telefonem, bo nie chcę współpracować z tym gimbal, a z ręki mi się nie chce mi się kręcić. Dobra, to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za suby wszystkim. I jak się to w końcu pogarnia, to z nowym rokiem może coś tam będziemy dalej inwestować w ten kanał. No szkoda to zaprzepaścić 1,5 roku czy rok. Praktycznie. I tych subskrybentów się zwiększa ilość. Tak jak mówię, no jedni się nudzą, inni mają tego czasu za mało. Ja należę do tej drugiej osoby. Do tej drugiej grupy osób, którzy mają ewidentnie czasu, ostatnim czasy za mało. No, ale myślę, że to się wszystko zmieni z czasem. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. I trzymajcie się. Hej!